Cześć, dzisiaj bardzo ważne nagranie, bo z moich obserwacji wynika, że 90% ludzi na siłowni popełnia właśnie ten błąd i przez to w głównej mierze nie mają efektu. Więc jeżeli się ze mną zgadzasz, to proszę udostępnij ten filmik, podeślij znajomemu, tak żeby więcej osób to zobaczyło, żeby ludzie w końcu zrozumieli, na czym polega dobre trenowanie na siłowni. Zapraszam! Na początku bardzo prosty eksperyment myślowy. Załóżmy, że jesteś sam w piwnicy, nie ma nikogo obok, nie ma żadnej muzyki, jest absolutna cisza, robisz wiosłowanie hantlem w opadzie, powiedzmy hantlem 15-kilogramowym i ile jesteś w stanie wykonać powtórzeń właśnie w takiej sytuacji? A teraz załóżmy, że robisz dokładnie to samo ćwiczenie, dokładnie tym samym hantlem, ale jesteś na siłowni i kilka osób obok obserwuje twoje poczynania, ile wtedy będziesz w stanie zrobić powtórzeń? A teraz wyobraź sobie, że bierzesz udział w badaniu, robisz dokładnie tym samym ciężarem, to samo ćwiczenie, ale stoi nad tobą grupka 10 naukowców i dokładnie obserwują twoje poczynania i za każdym razem mówią ci, że masz jeszcze zwiększyć intensywność, że masz jeszcze wycisnąć trochę powtórzeń. A co w momencie, kiedy ktoś przystawiłby ci pistolet do głowy i powiedział, że masz jeszcze trochę zrobić więcej, bo inaczej zginiesz? I jak widzisz, liczba powtórzeń będzie ściśle zależała od sytuacji, w której się znajdujesz. Ponieważ mamy dwa rodzaje zmęczenia. Mamy zmęczenie obwodowe i ośrodkowe. Obwodowe to jest po prostu niemożność wykonania danego ćwiczenia, bo twoje mięśnie już odmawiają posłuszeństwa. Nawet w sytuacji, kiedy ktoś przystawiłby ci pistolet do głowy i kazał ci zrobić jeszcze dwie kolejne pompki, to nie byłbyś w stanie, bo po prostu mięśnie odmówiłyby posłuszeństwa. Oczywiście ta granica jest przesunięta bardzo, bardzo daleko, zdecydowanie dalej niż nam się wydaje. Ośrodkowe zmęczenie to jest właśnie ten głos w naszej głowie, że już nie dajemy rady, że to jest nasz max. I to można bardzo mocno przesuwać, zależnie od tego, w jakich warunkach się znajdziesz. Okej, ale dlaczego to takie ważne? Ponieważ nie liczy się liczba powtórzeń, które robisz. Większość ludzi ma gdzieś utarte w głowie, że muszą robić powiedzmy 3 serie po 12 powtórzeń, bo tak trzeba. I kończą w momencie, kiedy jeszcze mogą zrobić o 10 czy 15 powtórzeń więcej, zależnie od warunków. Bo jak się okazuje, nie liczy się to, jakimi powtórzeniami wykonujesz dane ćwiczenie, bo jak udowodnił w 2014 roku Brandt Schoenfeld, w momencie, kiedy objętość jest wyrównana, to nieważne, czy robisz 7 serii po 3 powtórzenia, czy 3 serie po 10 powtórzeń, jeżeli liczba ciężkich serii blisko upadku mięśniowego jest dokładnie taka sama, to przyrost masy mięśniowej też będzie taki sam. Szerzej omówiłem to w tym filmie, dlatego jeżeli chcesz więcej informacji na ten temat, to zapraszam właśnie tam. A z tego filmu musisz zapamiętać, żeby każde ćwiczenie robić dostatecznie ciężko. I nawet jeżeli tobie się wydaje, że robisz blisko upadku mięśniowego, to założę się, że w większości przypadków tak nie jest. Będzie to spowodowane wewnętrznym głosem w naszej głowie, który każe nam przestać w momencie, kiedy robimy coś bardzo niekomfortowego, jak na przykład dużo powtórzeń na ćwiczenie, którego nie lubimy. W następnym wyjściu na siłownię dokładnie zwróć uwagę, jak ludzie trenują. Z reguły wyciskanie na klacie robią do pełnej odcinki. W taki sposób, że jeszcze gdzieś tam kolega stoi obok i wyciska za nich, byle żeby jeszcze dodać kilka powtórzeń, ale na przykład ćwiczenia na wyciągu wyglądają mniej więcej tak. Widziałeś przed chwilą, wszystkie te osoby ze spokojem mogły wykonać jeszcze 7 albo 8 powtórzeń tego ćwiczenia, ale odpuściły, więc trenowały zbyt lekko i tak de facto to ćwiczenie kompletnie nic im nie dało. Nie trzeba trenować we wszystkich ćwiczeniach do kompletnego upadku i należy pamiętać o tym, że na przykład upadek mięśniowy w przysiadzie to nie jest to samo, co upadek w uginaniu hantli na biceps. W ćwiczeniach izolowanych jak najbardziej możemy trenować do upadku, natomiast w ćwiczeniach wielostawowych zostawcie sobie zapas 2-3 powtórzeń od niego, bo też nie ma tutaj większych benefitów, żeby robić do upadku, a tylko narażamy się na większą kontuzję, ścinamy sobie objętość, bo będziemy bardziej zmęczeni i w konsekwencji wykonamy mniej powtórzeń. W ćwiczeniach na wyciągu najlepiej byłoby, gdybyście się nagrywali. W momencie, kiedy ocenicie realnie z boku, widząc filmik, jak daleko do upadku było to ćwiczenie,
wtedy możecie dokonywać zmian. Uwierzcie mi, że jeżeli ćwiczycie, to tego nie dostrzegacie, że prędkość poruszania się linki, czy hantli, czy sztangi jest bardzo ściśle uwarunkowana od tego, jak daleko jesteś od upadku. Da się to ocenić właśnie nagrywając się albo obserwując inne osoby. Sam tego nie ocenisz, dlatego właśnie polecam za każdym razem brać to pod uwagę. Polecam również oczywiście słuchać muzyki na treningu, takiej, która was pobudza, która was nakręca, bo wtedy również będziecie w stanie wykonać więcej powtórzeń niż bez tej muzyki. Więc to by było na tyle. Pamiętajcie o tym, że zwykłe machanie po to, żeby tylko machać, nic wam nie daje. Musicie w każde ćwiczenie wkładać odpowiednią ilość wysiłku, tylko wtedy możecie realnie urosnąć. Dziękuję bardzo. Udostępnijcie ten filmik osobie, która źle ćwiczy na siłowni. Dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.